Cześć! Wielu z Was po moich szkoleniach, czy też po jakichś innych kursach pyta się o to, jak trenować później na strzelnicy, w jaki sposób robić sobie treningi bezstrzałowe i strzałowe. Dzisiaj pokażę Wam taki trening, który będzie się opierał na 500 sztukach amunicji dla mnie. Będzie trenował też ze mną dzisiaj Kamil, który trochę zaczyna swoją przygodę z pistoletem i zobaczycie sobie takie porównanie, jak to może wyglądać na strzelnicy. Zaczniemy sobie dzisiaj od treningu bezstrzałowego. Rozbiłem to dzisiaj na kilka takich składowych. Najważniejsze trzy rzeczy, które dzisiaj poruszymy sobie na treningu bezstrzałowym i strzałowym, to a. składanie przyrządów celowniczych, dobycie broni, wymiana maga i to chyba w sobie wszystko. Dobycie, składanie przyrządów celowniczych i wymiana magazynka. I to będą trzy dzisiaj podstawowe rzeczy, które zrobimy sobie i na treningu bezstrzałowym, i na treningu strzałowym. Zaczniemy sobie od bezstrzałówki, później zrobimy sobie strzałówkę. Ok, jedziemy, pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy sobie od złożenia się w tym miejscu, dwie ręce na pistolecie, dobry chwyt, palec poza językiem spustowym. W momencie, kiedy wystąpi pierwszy sygnał timera, prostuję pistolet do celu, przy okazji jednocześnie wyciskając język spustowy, zostając na ścianie. W momencie, kiedy pojawia się drugi sygnał timera, ściągam spust, oddaję strzał do celu, nie poruszając przyrządami celowniczymi. Oczywiście wytrzymuję palcem na języku spustowym, tak żeby przytrzymać ten język spustowy, zobaczyć dokładnie jeszcze raz przyrządy. Dopiero później wracam, przeładowuję i przygotowuję się do kolejnego powtórzenia. Zaczynamy. Ok, kolejny czas wyprostowania, tym razem 0,8. Jedziemy, znowu 20 powtórzeń. Uwaga. Robimy teraz najszybszy czas, czyli 0,6 sekundy. Działamy. Uwaga. I wracamy teraz na bardzo wygodny czas, czyli 1,2 sekundy, tak żebyśmy mieli dużo czasu na naprawienie błędów. 10 powtórzeń. Uwaga! Robimy sobie kolejne ćwiczenie, które jest nam potrzebne do dobycia broni i wyprostowania i złożenia przyrządu. Mianowicie samo złapanie za broń prawą ręką, odblokowanie kabury w moim przypadku i dociągnięcie lewej ręki tutaj do środka ciała. Pamiętajcie o tym, żeby jak najszybciej dociągać tutaj tą lewą rękę, ponieważ jeżeli przyspieszycie lewą rękę, to przyspieszy także wasza prawa ręka, dzięki czemu będziecie mogli szybko sięgnąć po broń, szybko ją dobyć, złożyć i wyprostować w kierunku celu. 20 powtórzeń, czas 0,8 na to, żeby solidnie złapać tutaj chwyt broni, tutaj za rękojeść pistoletu i dociągnąć lewą rękę tutaj na środku. Pamiętajcie też o tym, żeby troszeczkę odkręcać tą lewą rękę, tak żeby po nabyciu jak najszybciej pistolet włożyć do tej ręki już odkręconej wstępnie, tak jak powinna być ona na chwycie. Następnie to lewa i prawa ręka prostują jak najszybciej broń w kierunku celu, stąd gdzie one się połączyły, czyli to, co przed chwilą robiliśmy, to co już było zaprezentowane. Jedziemy. Gotowy? Uwaga. Kolejna rzecz, naturalnie połącząca te dwa elementy, które ćwiczyliśmy przed chwilą, czyli prostowanie i składanie przyrządów, ściąganie języka spustowego oraz łapanie za broń. Tym razem będziemy robić całe dobycie. Na początku komfortowy czas, 2,5 sekundy, 4 sekundy na przeładowanie, odłożenie broni z powrotem do kabury i 2,5 sekundy na to, żeby dobyć pistolet, skierować w kierunku celu, wyciągnąć spust i po drugim sygnale oddać strzał. Będę się starał oczywiście wykorzystać cały ten czas 2,5 sekundy, tak żeby to był dla mnie komfortowy, taki rozgrzewający czas samego dobycia. Startujemy. 20 powtórzeń. Uwaga. Ok, kolejny czas, 2 sekundy. Jedziemy. Znowu 20 powtórzeń. Uwaga. I
I kolejny czas 1,8. I tak przejdziemy przez wszystkie czasy aż do 1,2. Jeden będzie 1,8, 1,6, 1,4, 1,2. I sekunda, na każdym z tych czasów będziemy robić po 20 powtórzeń. Jedziemy 1,8. Uwaga. Przeszliśmy przez wszystkie czasy aż przez 1,2. Zaczynamy sekundę. 1 sekunda, 20 powtórzeń. Uwaga. Dobra, i zaczynamy sobie najszybszy dzisiaj czas 0,8, tylko 10 powtórzeń, tak żeby na tym najszybszym czasie zrobić minimalną ilość powtórzeń, ale żeby w dalszym ciągu przekraczać granicę. Próbujemy. Uwaga. I po tym bardzo szybkim czasie 0,8 wracamy znowu na 2,5 sekundy, tak żeby poprawić wszystkie młody, które się na tym 0,8 pojawiły. Tak? Robimy płynnie, dokładnie, prostując pistolet, tak żeby wyeliminować wszystkie błędy. Jedziemy. 2,5 sekundy. Kolejne ćwiczenie, na którym się dzisiaj skupiamy, czyli wymiana magazynków. Zaczynamy sobie od czasu 2,5 sekundy. W ciągu 2,5 sekund muszę. Zaczynam sobie z przyrządami na celu, z palcem wyciśniętym do granicy języka spustowego. Po sygnale timera puszczam palec z języka spustowego, ściągam broń do siebie, naciskam kciukiem przycisk wypięcia magazynka, lewa ręka dobywa magazynek, palec kierunkowy tutaj na ściance po długości. Pistolet zostawiam na wysokości celu, tak żeby na linii wzroku był mój pistolet i cel. Wpinam nowy magazynek, wjeżdżam po wpięciu magazynka lewą dłonią na chwyt broni i wracam na cel, palec wyciska znowu do granicy język spustowy. Pokażę jeszcze w drugą stronę, tak żebyście widzieli. Magazynek znowu do ładownicy, tak. Na pierwszy sygnał timera palec języka spustowego, wypinam magazynek, wpinam nowy i wracam z powrotem na cel, wyciskając język spustowy do granicy, tak. I mam 4 sekundy znowu na zresetowanie się, czyli wpięcie magazynka do ładownicy i wycelowanie z powrotem do celu. Jedziemy. 2,5 sekundy. Uwaga. To nie jest szybko ładownica plastikowa. To jest ładownica Igla, z której bardzo ciężko dobywa się magazynek. Próbujemy dalej. Jeszcze raz. Ok, robimy kolejne 20 powtórzeń na czasie 2 sekundy. Jedziemy. Uwaga. Robimy sobie kolejne 20 powtórzeń, tym razem na czasie 1,5 sekundy. Bardzo szybki czas. Próbujemy. Ręce oczywiście już powoli odmawiają posłuszeństwa. Tak. Kolejne w treningu bezstrzałowym robimy sobie 3 najbardziej popularne i najbardziej klasyczne drille strzeleckie w świecie, czyli Bill, Blake i 4 asy. Bill, czyli dobycie i 6 strzałów w kierunku celu. Zrobimy to na po prostu do dojeżdżaniu do samej krawędzi, do granicy języka spustowego. Czas part-time ustawiłem na 2,5 sekundy, tak żeby przyspieszyć jak najszybciej w trakcie robienia tego drilla. Próbujemy. Gotowy? Uwaga.
Jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie, Blake, czyli strzelanie do trzech celów po dwa strzały, 2,5 sekundy. Uwaga. Trzecie ćwiczenie, czyli 4 asy. Będzie polegało na tym ono, że po pierwszym sygnale timera dobywam pistolet, oddaję 2 symulowane strzały, wypinam stary magazynek, wpinam nowy i znowu do tego samego celu oddaję 2 strzały. Czas maksymalny part-time 3,5 sekundy. Próbujemy. Uwaga. Pierwsze ćwiczenie dzisiejszego dnia strzałowe. Ładujemy magazynki. 20 strzałów, tylko wyprostować pistolet, złapać przyrządy, jeden strzał do celu, wrócić z powrotem do klatki piersiowej dwoma dłoni. Czas part-time ustawiłem na sekundę, także w ciągu tej sekundy muszę się zmieścić. Wszystko celuje do jednego kółeczka. Jeżeli nie zmieszczę się w ciągu sekundy, usłyszycie to na pewno na timerze, tak? 20 takich powtórzę. Próbujemy. Okej. Mamy koniec. Dwadzieścia strzałów. Jak widać, jeden uciekł troszeczkę w lewo dół. Lecimy, kontynuujemy dalej. Kolejne ćwiczenie, które sobie zrobimy, to jest 50 powtórzeń, dobycie i 2 strzały do jednego celu. Z racji tego, że mam tylko 3 magazynki, zrobię to jakby przez 2 powtórzenia. Na razie ustawiłem sobie 25 powtórzeń, pójdę się później załadować wszystkie do magazynki do fulla i znowu 25 powtórzeń. Czas part-time, jaki sobie ustaliłem, to 1,5 sekundy na to dobycie i 2 strzały. Na drugiej serii tych 25 powtórzeń przyspieszę sobie na przykład na 1,2 sekundy. Robimy 4 sekundy na reset po każdym ćwiczeniu. Uwaga, leci.
Kolejne 25 powtórzeń, z racji tego, że miałem problem zmieścić się w tym czasie 1,5 sekundy z dwoma strzałami przez te 100 powtórzeń, przez te 50 powtórzeń, przepraszam, po dwa strzały. Robimy dalej kolejne 25 powtórzeń na czasie 1,5 sekundy. Działamy! I to by było na tyle, jeżeli chodzi. 50 powtórzeń poszło, dobycie 2 strzały. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, że jestem już przyrządami na celu, oddaję jeden strzał, wymieniam magazynek, 2 strzały. Czas na wszystko 2,5 sekundy, czas na reset, czyli podniesienie magazynka, włożenie go z powrotem do ładownicy, 5 sekund. Lecimy. Uwaga! Kolejne 25 powtórzeń, strzał, zmiana maga, 2 strzały. Jedziemy. Kolejne ćwiczenie z przenoszenia celów i ze strzelania do kilku celów na raz. Dobycie i po dobyciu 5 strzałów do 5 kółek do każdego kółka po jednym trafieniu. 3 kółka mam w poziomie, 2 kółka mam niżej. Próbujemy, tak? Czas, który ustawiłem, part-time 3 sekundy. Czas na reset też jakieś tam chyba 4 sekundy. Próbujemy. Dobycie i 5 strzałów do 5 kółek. Po jednym strzale do każdego kółka. Kolejne 10 powtórzeń. Lecimy. To samo. 5 kółek, po jednym strzale do każdego kółka.
Okej. Robimy sobie ostatnio trzy ćwiczenia sprawdzające, czyli Bill, Blake, 4 asy. Zaczniemy sobie od Billa. Będzie 5 powtórzeń, czyli dobycie i 6 strzałów do jednego celu na tarczy, tak? Tam są kółeczka takie w wielkości 15 cm, czyli troszeczkę mniejsze od alfy. I tarczę mam gdzieś na wysokości około 5-5,5 metra, coś takiego, troszeczkę metr bliżej niż powinno się strzelać Billa. Niemniej robimy. Działam. Dobycie i 6 strzałów. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery weszły, reszta nie, czas 2,84, dobycie złoty 45. Następna próba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć weszło, czas 2,81, dobycie złoty 38. Następna próba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, weszło 2,87. Próbujemy. Następna próba, ostatnia. I będzie ostatnia. 6 strzałów, 2,64, dobycie złoty 34. Ostatnia próba. Teraz weszło, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć weszło. Próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wszystkie weszły, 2,87, 5 prób Billa zaliczone. Oczywiście nie wszystkie trafione, nie wszystko w dobrym czasie, niemniej pamiętajcie, że to jest na zmęczeniu, test już po iluś tam 420 strzałach i trochę treningu też na sucho. O to chodzi, test na zmęczeniu. Tak wygląda tarcza po 420 strzałach. I teraz tak, to było pierwsze kółeczko, do którego strzelałem sobie wyprostowanie, złożenie przyrządów i jeden strzał. Następnie tutaj było 100 strzałów, dobycie, 2 strzały. Następnie tutaj oddałem strzał, zmiana magazynka, 2 strzały. I tutaj poszło 150 strzałów. Tutaj te raz, dwa, trzy, cztery, pięć kółek to było dobycie i 5 strzałów po jednym do każdego kółka. Czasem zaczynałem od lewego idąc do prawego, czasem zaczynałem od tego ostatniego i szedłem do lewego. Tak, i tutaj poszło z tego co widzę też 150 strzałów, 30 powtórzeń razy 5 strzałów. No i tutaj mamy kółeczko pierwsze próby Billa, tutaj chyba ostatnia próba Billa. I tutaj była, tutaj chyba były, tu były dwie próby Billa, tutaj też dwie próby Billa i tutaj była jedna próba testu Billa. Zmieniamy tarczę, teraz będzie Blake, narysuję sobie trzy kółeczka i kolejne trzy na cztery asy. Próbujemy. Robimy sobie kolejny teścik, czyli Blake Drill. Ten test będzie polegał na tym, że po dobyciu muszę oddać po dwa strzały do trzech celów, tak? Czas part-time, jaki sobie ustawiłem, to 3 sekundy i opóźnienie 4. Próbujemy, będzie 5 powtórzeń. Trzy pójdą do trzech górnych kółek i dwa pójdą do trzech dolnych kółek. Próbujemy. Czas 3,51, dobycie złoty 58 i wszystkie 6 strzałów w celu. Próbujemy jeszcze raz. Znowu trzy górne kółka. Wszystko weszło, czas 3,08, dobycie złoty 48. Próbujemy jeszcze raz. Jedna nie weszła. Czas 2,95, dobycie złoty 42 i jedna nie weszła, dokładnie w środkowym kółku, jedna z prawej strony.
Próbujemy dwa dolne kółka. Wszystko weszło. Czas 2,88, dobycie złoty 43. Wszystko weszło. Próbujemy. Wszystko weszło. 3,03, dobycie złoty 51. I zobaczmy, co tam poszło. Tu mamy trzy powtórzenia. Jak widzicie, jeden nie wszedł. Tutaj. No i mamy tutaj dwa powtórzenia. Tutaj też chyba jeden nie wszedł. A tak, wszystko elegancko w celu. Ostatnie dzisiejszego dnia ćwiczenie sprawdzające 4 razy. Dobycie 2 strzały, zmiana magazynka 2 strzały. Zamek zostaje w przednim położeniu, ponieważ zostaje nabój w komorze nabojowej. Czas, part time 4 sekundy. Próbujemy. Czas 4,72, dobycie złoto 54, zmiana maga 2,51. Wszystko w celu. Jedziemy jeszcze raz. Czas 4,26, dobycie złoty 59, zmiana maga 2,04 i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeden nie wszedł. Jeszcze raz do tego samego kółka. Jest. 3,94, dobycie. Złoty 50, zmiana maga złoty 84. Ok. Drugie kółko, próbujemy. Weszły 3 z 4, czas 3,86, dobycie złoty 42, zmiana maga złoty 83. Próbujemy jeszcze ostatni raz. Wszystko weszło, czas 4,46, dobycie złoty 38, zmiana maga 2,47. No, z tą zmianą maga nie wyszło. Tarcza po 4 asach, tu były trzy powtórzenia. Powinno tu być 4 razy 3, czyli 12 strzałów, a mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli dwa nie weszły. I tutaj powinno być dwa powtórzenia, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Jest siódmy poza celem, czyli dwa nie weszły znowu, tak? Męczący trening, nie powiem. Ręce wyraźnie czują te prawie 500 strzałów, tam nie do końca było 500 strzałów, 480 strzałów. Przedramiono tak samo i tak dalej. Te trzy testy ostatnie, 5 powtórzeń każdego testu, wyraźnie na zmęczeniu, wyraźnie moje ręce już czuły to zmęczenie dzisiejszego dnia, ale właśnie o to mi chodziło, tak? Być zmęczonym po treningu bezstrzałowym i duża ilość na treningu strzałowym, tak żeby maksymalnie się zmęczyć i te ostatnie testy robić na maksymalnym takim zmęczeniu, które potreningowym, tak? Od razu mówię, nie musicie robić tego na takich czasach jak ja. Jeżeli nie czujecie się pewnie w takich czasach, zróbcie to troszeczkę wolniej, na troszeczkę wolniejszych czasach. Nie musicie tak przyspieszyć na przykład na dobyciu, gdzie robiłem to w sekundę albo tam w 0,8 sekundy i strzał na bezstrzałówce. Możecie zakończyć swój najszybszy na przykład czas na sekundzie albo na sekundzie dwa. Ważne, żebyście się czuli w miarę komfortowo. Niemniej zawsze kilkoma jeszcze powtórzeniami przesuńcie troszeczkę dalej tą granicę tym najszybszym czasem, jaki jesteście w stanie zrobić. To i jeszcze o 0,2 zetnijcie i spróbujcie pokonać ten czas, żeby troszeczkę zawsze próbować przyspieszyć, tak? Oczywiście będą się pojawiać błędy, będą się pojawiać złe ściąganie języka spustowego, będą się pojawiać złe rzucenie przynów celowniczych, ale jestem zdania, że taki trening na dużą ilość strzałów i na dużą ilość powtórzeń w bezstrzałówce i strzałówce jest jak najbardziej potrzebny ze względu na to, że ręce muszą raz na jakiś czas poczuć duże zmęczenie treningiem właśnie takim strzałowym i bezstrzałowym. Także raz, wydaje mi się, na pół roku, raz na rok warto sobie zrobić takie 500 sztuk na jednym krótkim treningu 3-4 godzinnym, żeby ręce poczuły zmęczenie. Dzięki za dziś. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że spotykamy się na wspólnych szkoleniach pistoletowych.